Cześć, z tej strony Anna Harężlak, a to jest podcast Mówisz po polsku. Kiedy spotykasz się ze znajomymi, z koleżankami, z kolegami albo przyjaciółmi, na początek pytasz ich o samopoczucie. I o tym porozmawiamy w dzisiejszym podcaście. Jak się masz? Co u Ciebie słychać? Jak się czujesz? Jak można odpowiedzieć na tak zadane pytanie? Kiedy czujesz się dobrze, możesz odpowiedzieć: świetnie, wspaniale, bardzo dobrze, dobrze. Kiedy nie wszystko jest w porządku, powiesz: tak sobie, nie najlepiej. A kiedy naprawdę, naprawdę coś Ci dolega, powiesz, że czujesz się kiepsko, źle. Możesz też powiedzieć całym zdaniem: dziękuję, mam się świetnie. Dzięki, że pytasz, ale u mnie nie najlepiej. Od paru dni kiepsko się czuję. A teraz przeczytam Ci krótką historyjkę. Najlepiej posłuchaj jej kilka razy. Kasia jest na spotkaniu z Olgą. Przed spotkaniem nie była w najlepszym humorze. Ma jakieś zmartwienie w pracy. Olga jest zawsze pogodna, uśmiechnięta i potrafi rozweselić każdego. Tak też było w przypadku Kasi. Spotkanie z Olgą poprawiło jej nastrój. Nawet zaczęła się uśmiechać, mimo że od kilku dni naprawdę kiepsko się czuła. Teraz, kiedy ktoś ją pyta o to, jak się miewa, nie odpowie już, że kiepsko. Posłuchaj tej lekcji kilka razy, powtarzaj za mną zwroty, a wszystkie notatki i ćwiczenia znajdziesz na www.nareszcienaswoim.pl/po polsku. Pozdrawiam Cię serdecznie i mam nadzieję, że to będzie dobry dzień. Cześć!